Thank you.
No dobrze, słuchaj, nie pamiętam, kiedy był zakładany, chyba listopad, tak? Chyba tak. Zresztą, jeżeli chodzi o przejechane kilometry i jaki czas były na aucie, na pewno wrzucę w formie napisu. Teraz tak, jeżeli chodzi o powłokę, obłęd. Ja cały czas myłem neutralną pianą. Tak jak było widać, one się zabrudziły na maksa. Teraz, żeby odetkać, żeby było konkretne hydro, żeby powrócił wygląd opony satynowy, który jest zajebisty, słuchaj, dwa razy alfanol OC 1:1. I to siedzi, tu się nic nie zmieniło, słuchaj, nic. Ta opona to wygląda, jakbym to przed chwilą położył. Wiadomo, że zależy też od opony, ale wygląd cały czas jest mokro i cały czas jest zajebiście satynowo. Coś pięknego. Powłoka chyba po dwóch czy po trzech myciach zaczęła się już właśnie tak, można powiedzieć, brudzić. Niestety, nie ma tutaj hydrofobowości, tak jak przy dressingach klasycznych na początku. Tutaj później już mamy taflę wody, musimy to osuszyć, ale żeby dbać na bieżąco, żeby była właśnie ta hydro, to hydro, proponuję sobie rozrobić odpowiednie stężenie cleanera do czyszczenia opon i myć na bieżąco. Będzie łatwiej osuszyć i opona właśnie tak będzie wyglądać. Czy powłoka jest fajna na oponach? Jest zajebista. Naprawdę. Jest naprawdę fantastyczna. Tutaj zresztą widać, jak brudna jest bez powłoki, jak fantastycznie wygląda z powłoką. Tutaj jest taka kurczę aż brązowa, muszę Ci powiedzieć, że widać, że tutaj nic nie ma. Podobnie jest, słuchaj, tutaj, zobacz. No, jest kolosalna różnica, kolosalna. Fenomenalnie ta powłoka, no, pije opony, wbija się w opony obłędnie, naprawdę uwielbia gumy, guma ogólnie uwielbia tę powłokę. Naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony. No dobra, teraz tak, no niestety jeździłbym drugi sezon, ale one idą już do zrzutu, więc prawdopodobnie na następny rok położę może coś innego, jeżeli chodzi o powłoki. Jeżeli chodzi o FX, po prostu rewelacja. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra.